Michał Gołaś podjechał dzisiaj w odjazd i objechał wszystkie premie górskie. Poza jedną, na której był drugi. Michał, powiedz, jak walczyłeś o tą koszulkę dzisiaj? No taki był cichy plan, żeby tą koszulkę odzyskać. Ja w Warszawie mówiłem, że zobaczymy, jak się ułoży wyścig, ale jest szansa ją odzyskać na tym etapie. No dlatego też zbierałem tam drobne punkty na wcześniejszych etapach, żeby jakby do dzisiejszego etapu, jeśli będę w ucieczce, żeby mieć drobną przewagę, to już daje jakby taką później przewagę psychiczną nad innymi, bo wiedzą, że nawet gdyby oni wygrywali te górskie, a ja bym był drugi, no to i tak tą koszulkę wywalczę ja. Także myślę, że trzeba się cieszyć z tego, że plan wykonałem, to co sobie wyznaczyłem, to wykonałem w 100%. Twój masażysta mówił, że masz dobrą nogę. Jak dzisiaj tą nogę czułeś na najtrudniejszym fragmencie Tour de Pologne? No myślę, że byłem silny, tylko że no, jakby po wczorajszym etapie widziałem, że na tyle jest wyrównana ta stawka, że mogę tu przyjechać w granicach 10-20 miejsca. Tak naprawdę takie miejsce jest niezauważalne i sądzę, że dokonałem dobrego wyboru, że nastawiłem się na tą koszulkę, nastawiłem się na walkę i to jest chyba ważniejsze niż przyjechanie na miejscu kilkunastym, tam powiedzmy 20. Także przed etapem koszulkę górala nosił twój kolega z drużyny. Czy z tym nie mieliście problemu, że mu ją odbierasz? Nie, znaczy ja nie odebrałem, ja ją obroniłem dla drużyny. Trzeba myśleć w ten sposób, bo gdyby nie ja, no to na pewno byśmy ją stracili i nikt z nas by jej nie miał. Także w ekipie myślę, że kierownictwo jest zadowolone z tego, że akurat ja ją mam, a tym bardziej, że Polak na Tour de Pologne, także to jest na pewno ważniejsze niż... Dzisiejsze osiągnięcie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem przez drużynę Quickstep Omega Pharma, bo taka będzie chyba już oficjalna nazwa nowej ekipy. Podpisałeś kontrakt na przyszły rok czy dwa? Jak wyglądają szczegóły? Tak, podpisałem kontrakt na kolejne dwa lata z ekipą Quickstep. Myślę, że to jest świetny wybór i cieszę się, że będę mógł jeździć w takiej ekipie, bo z pewnością w przyszłym roku będzie to jedna z mocniejszych ekip na świecie. Także no, cieszę się, że trafię do tej ekipy. Wiesz już, jacy zawodnicy będą w składzie tej drużyny? Na pewno zostanie Chavanel i Bonen. Wiem, że przyjdą bracia Velic, także w budżecie jeszcze parę milionów zostało, także sądzę, że będziemy mieli bardzo silną ekipę.